Już w życiu pewny jest 13 kurs. Reszta to już
że koniec góry chodzi znowu. Rzuć mi ślad, może być ja. Jeszcze to pięć lat czy jeszcze. Fajna kapela, uwaga! Fajna kapela! Fajna! Fajna!
znaczy oczywiście o czym mówimy, o lata, które są za nami, czyli lata, które spędziliśmy wspólnie w liceum, o latach i tu mówimy i przypominamy sobie, kto w którym roku skończył maturę, krótko mówiąc, skończył naukę w liceum, naszym znakomitym liceum, bo to warto podkreślić. I no i potem, kiedy już uszczegółowimy te kwestie po latach, mówimy o tym, kto jaką drogę przeszedł. Czyli krótko mówiąc, zastanawiamy się, ile z liceum osób dostało się na studia, bo nasi nauczyciele nas nie rozpieszczali w sensie naszych ocen, w tym sensie, że nie są to najwyższe wasze oceny, że jeżeli chodzi o wasze perspektywy, to my nie wiemy, jak one będą. No i co się okazało? Ja mogę za klasę A odpowiedzieć. Klasę A, lata 68-72. No klasa była rzeczywiście rozbrykana, klasa no bardzo zróżnicowana, żeby delikatnie powiedzieć. No i potem się okazało, że 2/3 wystartowało z tej klasy na studia. I z tego co wiemy, 2/3 skończyło te studia. Gdybyśmy zapytali profesorów z tamtego czasu, okazałoby się, że oni nie wierzyli, że to taki wynik jest możliwy do osiągnięcia. Ja jestem dumny z mojej klasy, wcześniej powiedziałem, z mojego liceum, no i w ogóle z tego, że jesteśmy dzisiaj tu na 70-leciu, a wcześniej na 50-leciu liceum. To znakomite liceum. Dało nam odskocznię do życia, właśnie tego, w którym teraz jesteśmy. Yeah.
Bóg bardzo.